Siemaneczko, jestem Perpetuum Games. Witam was na moim gospodarstwie dzisiaj z moim wio. Siewami żyta. Żyta, ale powiedzieć po części na nowej działce, na jakiejś starej działce. Gdyż dogadałem się z właścicielami, że jeśli wykupuję działkę, to już wykupuję te działki. Po prostu ja sobie to wszystko przełamałem między brak. I po prostu już połączyłem to w jedno dość spore pole. Bo odpalamy, wiadomo, case GPS-a ma, więc sobie na spokojnie GPS-a odpalamy. O, lekko przelaguje, a to zawsze. I lecimy. Teraz tak, muszę sobie załączyć polowe i tojeczkę polową i powoli sobie siać te 8, jeśli na godzinę. I tak, proszę Państwa, robota musi iść, roboty poza, między nagraniami, zrobiłem od groma, szczerze mówiąc, ponieważ połarałem te działki, tam widzicie, wszystko jest połarane, a razem sobie gnojowicą łąki, połarałem po kukurydzy, powiem szczerze, roboty zrobiłem od groma, dokończyłem orki, właśnie orkę na polu, które właśnie mówiliśmy w poprzednim odcinku. Od groma. Zajęło mi to od groma czasu, ale mam. Teraz robimy sobie tylko siebie. Teraz na odcinku żyta. Prawdopodobnie przecież to już sobie zasieję poza odcinkiem, z tego względu, żebyśmy tu też jakoś tej jesieni długo nie mieli. No i później myślę, że widzimy się na październik. Październik jest w zależności, jaka pogoda będzie. Ja z kukurydzą będzie na ziarno. Tak trochę też nietypowo sieje, bo widzicie, no nie dojeżdżam jakoś tutaj zbytnio. Z tego względu, że później tak muszę ten winkel cały tutaj przesiać jeszcze raz. No, uczę się tej działki, jak to dokładnie zrobić. Ale myślę, że jakoś tam tak w miarę będę tak się jak zarodnik orałem, tak? Więc trochę ten krótszy kawałek sobie teraz siejemy. I później będziemy sobie po długości jechali. No jest trochę tej roboty. Powiem szczerze, już brakuje. Już brakuje, proszę Państwa, tutaj nie oszukujmy się dużego ciągnika w gospodarstwie. Jakiegoś 120-110 konnego. No wiecie, tak inaczej powiedzmy. Powyżej 100 koni. Już brakuje ciągnika, bo naprawdę tutaj, żeby teraz się pobawić z tymi maszynami, które posiadam, myślę, że tylko jeszcze silnik, tak? Silnik to jest akurat jeszcze lalka. Ten silnik jeszcze 2-3 sezony to swobodnie sobie będzie latał. Ale już powiem szczerze, że problem, żeby tu lanąć orki i właśnie jakieś uprawki, tu już jest zmęczane, takie większe pola. Więc myślę, że no, nie oszukujmy się, na wiosnę raczej już jakiś nowy nabytek będzie musiał lecieć, nowy ciągnik będzie musiał lecieć, bo naprawdę już tu jest męczarnia pod tym względem. Ogólnie ciągników nie mylę swoich sprzedawał aktualnych, które posiadam. To nie mam zamiaru wcale tego robić. Tylko po prostu już chcę robić trochę wygodniej sobie. No i co, jeśli miał kupować ciągnik, no na pewno tak, no ciągnika od razu na jakąś obutóweczkę, bo zagnówka tutaj, to już na tych działkach to już troszeczkę jest za bardzo, no trzeba się trochę nakręcić, tak. Pod tym względem, a tutaj już trzeba jakiś fajny ciągnik poszukać, ale wiadomo, muszę mieć pieniądze, więc na razie dlatego mogę sobie pomarzyć, jak to się mówi. Pod tym względem tak sobie wjeżdżam. I siedzę, ojej. Pogoda mi to nie walnęła. Tak sobie wjeżdżam. Mam możliwość, to wjeżdżam. Tak po tych powszechniaków w miarę, żeby robić. I tak powoli sobie tutaj obsiewamy to wszystko. No jest trochę tego żyta. Żyto będzie ogólnie jeszcze na dwóch działkach porobione. Więc żyto troszeczkę więcej.
prawdopodobnie, chyba że pszenicę zasieje. Nie, pszenicę zasieje, przepraszam. Tam na tym dzierżawie jednej po kukurydzy kawałek. Reszta staje. Chodzi mi dokładnie o działki. To się polecę, żeby pokazać. Tutaj będzie pszenica. I tu będzie pszenica. Proszę Państwa. Tutaj zostaje mi pod soję. Dwa kawałki zostają już pod soję i tam ta kukurydza, która będzie też będzie pod soję. Sporo będzie w tym sezonie soi, żyta, no i innych takich kawałeczków. No ale to chodziło. Myślę, że na wiosnę też jakieś pole takie ogólnie kupić. Ono jest. Prawdopodobnie. Z tego względu, żebym jakoś się mógł powoli to rozwijać. Dzierżawy. No to jestem dogadany, że miałem to oddawać, ale stwierdziłem, że po tym, tak powiem, sezonie jednak nie będę tego rezygnował z tej dzierżawy, na tym polu. I właśnie... na dwóch obydwu dzierżawach będę rezygnował, tylko po prostu ja to wykupię. Odbało mi się jednak te pola. No i bez sensu mi tu brać i oddawać te dzierżawy. Łąki jeszcze jest takim... Łąki to są takie mankamenty, że można te dzierżawy oddać, ale jednak te pola chcę jednak mieć tutaj ustawione. Pola właśnie takie będą. No trochę to pikuśne te pola jest. Tam już obsiałem, byście wiecie, na tym odcinku nie widzieli. Tam się kręciłem, bo to powiem szczerze, że młodownia była. Pod tym względem, no ale jakoś tam się obsiało. Pod tym względem. Ale nie jest źle. Już taki na kawałek, powiem szczerze, że... No, powiem krótko, jebitny kawałek będzie to obsiewania. No obsiewanie, no i przede wszystkim do zbiorów. Taki dość spory kawałek. No ale o to chodziło. Ogólnie przygotowałem sobie Leona z Stasianami. A też kupiłem sobie przyczepkę na 1100 zł do samochodu. Taka tam najprostsza malwetka, no przyczepka samochodowa na 1190 bodajże, w właśnie stylu, na 1100 właśnie. Nasion nie kupowałem, bo nasiona miałem jeszcze na gospodarstwie, więc nasion nie kupowałem. Tutaj mam właśnie mankament to, że ten jest niby 80 wagoni, ale powiem szczerze, że jest strasznie lekki. Usus jest troszeczkę lepszy, ale żeby mnie do nawigacji specjalnie nałożyłem do tego case'a, żeby po prostu mieć wygodę do siebie, no to muszę tym case'em wisiać. Dosa raczej mi się nie kaliło tej nawigacji zakładać, no ale myślę, że też pewnie na wiosnę będę szukał właśnie tej nawigacji troszeczkę może bardziej nawet dopasionej na 20 tysięcy, z tego względu, żeby nie było jakichś tutaj problemów. No po prostu chcę doposażyć sobie czynniki, które nawet kupię, a w późniejszym czasie miały jakieś nawigacje. Wiem, troszeczkę to dziwnie brzmi, nawigacja itp. itd. Ale jednak to już jest wygoda, która no, ułatwia mi, no widzicie, życie, tak? No komend, no, wiadomo, komend nie będzie nawigacji, bo komend to jest inna inżość. No ale jednak czynniki, czy do tych prac polowych ogólnych, czy do orania, czy uprawki, czy do siewu, no to są jak najbardziej na nie wskazane, żeby miały nasze tą nawigację. Ale ta nawigacja do siewa nie sprawdza, nie powiem na te pieniądze, ale poszukam czegoś jeszcze innego, trochę dłuższego, żeby nie wiem, jakieś 20 tysięcy, 30 tysięcy dać tą nawigację, żeby też to fajnie wyglądało. Ale wiadomo, zobaczymy wszystko finalnie, jak to będzie się opylało. Musi być, nawigacja musi być w czujnikach. Wiem, że tutaj nie mamy takiego typowego, tak powiem, monitorka itp. itd. Ale wiadomo, że ja nie umiem tego ustawić. No ale tak to ogólnie przecież policzyłem i sobie odliczyłem to. Wszystko właśnie na nawigację, tą nawigację itp. Więc tutaj, żeby nie było. Myślę, że to nie są jakieś duże pieniądze, jeśli ciągniki w ogóle robią tyle robią, co u mnie, no to no, jest to wskazane jak najbardziej
pod tym względem, żeby ta nawigacja była. Czy to właśnie w późniejszym czasie w usłyszę. Teraz mógłbym założyć, no ale mnie teraz jeszcze na wesel nie będę znowu dokładał nawigację do ofisu, bo też w sumie suma summarum też nie wiem, czy to nie będzie też jeszcze z jednego sezonu pociągnie ten usłys, będzie też będzie sprzedawany. Zobaczymy, jakie maszyny będziemy mieli kupowane i jak cię nie kupimy za jakie kwoty. Bo na razie to jesteśmy, wiecie, zablokowani przez bank. No i na razie musimy zrobić to, co mamy z możliwością tylko ze swojej gotówki, tak. No a jeszcze musimy kupić w tym sezonie do zimy. Na razie myślę, że po koledzy, jak i zarówno po wydaniu po sprzedaniu, proszę Państwa, oca będę miał pieniądze na to. A myślę, że w październiku to już raczej na 100% przewinięciu i zarówno po w zasadzie pewnie po przewinięciu powinien mieć te pieniądze, potem 70 tysięcy, tam lekko tam jakieś 30 koło, nie, 30 więcej zarobią. Około 50 tysięcy zarobią za mleko. Będę zarabiał, bo teraz podnieśli cenę mleka. No więc dla mnie, no to wiadomo, dla krowiarza, który zajmie się typowo produkcją mleka, też w szczególności to może go niekoniecznie mówię, mam pół na pół. Mam pół krów i połowę byków. Właśnie hoduję. No to, no ale powiedzmy ogólnego hodowlarza, właśnie bydła ogólnego, ogólnie, no to myślę, że to nie jest jakoś tam taki czas ten ilość, no bo tak spatrzyłem, to za mleko 30-40 tysięcy, no to faktycznie w rok czasu wracamy, tą szopę spłacimy, tak? No ale żeby też nie było, no to też trzeba pewnie przecież wiadomo coś inwestować, żeby się to nie za, jakoś nie za nie stanąć w miejscu, tak, bo jednak nie o to chodzi, no bo kredytu mam, czekam, gdzie tutaj jest bank, czy mam już spłacone ile? 4 miesiące, spłaciliśmy 4 tysiące, spłaciliśmy coś w tym stylu, no trochę duże odsetki są do wiadomo, no ale jakoś tam się tutaj w miarę to pląta, tak. Więc nie ma takiej tragedii pod tym względem. No ale ogólnie mam 4 tysięcy, jeszcze mam kredytu, blisko 4 tysięcy kredytu. No tu jest trochę bolączka, tak. Muszę po tym pooddawać. Ale tu już nie jest tak źle, byki jedą na spłaty, pooddawanie właśnie. Właśnie tą szopę i tak dalej. No, za mleko będziemy typowo brać pieniądze, inwestować pieniądze właśnie typowo z mleka na rozwój gospodarstwa, tak? Żeby po prostu lepiej to wyglądało. Nie wiem, czy na płatkę nie spodziewa chyba, ale nieważne. No i tak powiem szczerze, no zajebiście to tak teraz robić. Z nawigacją. Wiadomo, no powiedzcie, kuźwa, stare ciągnik, nawigacja jest tym bak, no po prostu jaki ciągnik był, on jest taki kupiłem. A ten ciągnik już mam ile, dwa sezony, trzy? Tak, nie pamiętam. A ten case ogólnie tam będzie długo, bo on mi się strasznie podoba. Ma swoje wady, mankamenty. Ale ogólnie on jest naprawdę zajebistym ciągnikiem. Czy to właśnie w parach polowych, czy to ogólnie. Czy to później się właśnie na to opysków później. No wiadomo, że jakiś tam później opyskować na pewno też trzeba będzie większy kupić. Bo tutaj będzie trzeba zabawy pod tym względem. No ale przebaczam, że będzie jakoś tutaj porozwijać. Pierwszym dzionikiem, który ja pewno rzekł, to będzie szedł Ursus. Od 914 będzie szła, jeśli co do czego dojdzie. A szczerze mi nie chcę sprzedawać, widać mi się pani ani gra. Znaczy, dobrze się nie robi, tak? Mimo, że to nie ma jakiegoś tutaj nowotnego rewersu, czy w ogóle rewersu takiego. Przy ręku nie ma, ale ogólnie fajnie się nim robi. To mamy fajnie, mamy RS przy ręku, mamy wszystko, biegi, wszystko elegancko. Normalnie doposażony jestem bardzo okej, ale jednak patrząc, no Osus też swoją robotę robi i będzie robił, bo maszynę, którą prawdopodobnie dostanie na wiosnę, no będzie miał co robić, a dzisiaj właśnie. Tak, chciałem zobaczyć jedną rzecz.
Bo tego to nie zobaczyłem jeszcze wcale, a to a będziemy i odwalibym lipę pewnie. Nie. To jest pięknie w tym zestawie silnika. Silnik się jednak unosi chwilę później, niezależnie mijaka nie zrobił. To jest coś pięknego. Patrzcie, to co mi się podoba w tym silniku. Patrzcie teraz, cyk. Podnosimy tak wszystko na raz gdzieś. To jest zajebiste. Wiadomo, na SimpedIC można biegać cały czas. No to żebyśmy się chyba zarąbali pod tym względem. Jak samo ten pomoc można to załączyć. Nie ma problemu, no zajebiste jest to. A tyle to nie wiem co to jest. Tam się przełącza, ale nie wiem co. Nie wiem co było. No ale ogólnie fajna tutaj robotka, proszę Państwa, jest jak najbardziej. Ja tego winka widzę, że nie zrobimy tutaj na odcinku. Zrobicie, no mamy troszeczkę więcej. No wiadomo, to jest ta szerokość, nie jest jakaś zabójcza, no ale to tak wiadomo jest 2,5 metra. Szerokość jest wolną wielowa siemi. No to w ogóle jakoś tak zrobiłem, bo zrobiłem ten, jak kupiłem ten zestaw. No, powiem szczerze, nie żałuję. Wiadomo, mogłem kupić większy, ale no, 3 metrówkę na upartego może poradził, bo on ma silniki wspomagające. Gdzieś mala zdobie z przodu. Czy tu za on razu i by to jakoś nie dało. Ale tak się nie zrobiło. Kupiło się mniejszy zestaw, ale widzimy to się ogólnie tak samo sobie, no jednak siebie też nie znam jakoś. Tak powiem. Częste w gospodarstwie, tego tak nie trzeba, żeby się zostało dużego miejsca. Właśnie, że już teraz na następnym typowym gospodarstwie pracuję. Tutaj, bo już się zwolniłem od szefa z roboty. No to mam ten czas, żeby tu porozmawiać. Tak naprawdę mówię, jest dużo lepiej. Pamiętacie, z początku samego, jak 30 się to robiło. No to było trochę męczenia. No teraz to i tak jest już luksusowo. Bo ta wełna aktywna, ten ziemnik, no fakt, to był chyba ziemnik 2,7 metra Poznania, tutaj jest fakt, chyba ten 2,5 metra Nordstein, 2,5 metrowy. No ale jednak tu już jest wełną aktywną, tak? Tam mogłem teoretycznie założyć do tego Poznania jakieś 2,7, ewentualnie poszerzyć się Poznania na te 3 metry i mógłbym mieć lepiej, ale tak. Żeby iść do przodu, nie, czasami się widzą, czasami zdaje się, że trzeba się cofnąć, żeby iść do przodu. Więc tutaj takie było zagranie, moim zdaniem na plus, bo 2,5 metra wrona aktywna to też jest dobra robota, tak? Jako mulcze, nawet jako mulcze właśnie na pokój z naszym stylu, bo jeśli byśmy potrzebowali, no to też by była zajebista sprawa, by to robiło. Wiadomo, no tam mi się przydało jeszcze jak nie agregatu talerzowy, taki typowy do silnika macierzego, no bo jednak to też wiecie, z tą broną tym cały czas sobie chyba trzeba się o nim trzymać, ale no nie ma aż tak dużej tragedii pod tym względem, a widzicie też, że muszę się śpieszyć teraz z tymi siewami, bo wypowiadają deszcze, jak widzicie, no i jednak trochę tego roboty musi być zrobione. Jak najprędzej, jak najwięcej, żebym po prostu no, miał pokojną główkę pod tym względem. Cyk. I wiecie, na gościu czasem można powoli plątać. Nie na godzinę, ale na 500 jakoś tam powoli sobie tu latają. Będą mu powoli, jeśli bym chciał typowo w talerzówce uprawiać, no to tak też 5 na godzinę musiałem sobie ustawić, tak? To na szczęście nie muszę, bo po talerzu to jednak troszeczkę lepiej to wygląda. Lepiej to idzie. No ma teraz tak, cyk. Ja sobie to podniosę. Zaraz sobie tu poprzeczniaczek, zaraz poprzeczniaczek. Nie? Tylko tyle, żeby to opuścić, tu przyjechać, by ten... by tu podusiać. No i cały silnik będziemy mieli już... pamiętną część pola nasianu. No nie ma jakiejś tragedii. I cały siebie tam zabrało. Powiem tak. To jest ten mod. Ja mam tutaj tego moda, bo już o nim mówiłem. Mam moda, który daje nam zwiększenie plonów lub mniejsze plony. W zależności od roku i pogody. Na razie
Widzę, że to na wszystko wpływa i na wysiewy, na wysiew nasion, na kieszonkę z kukurydzy, na kukurydzę, na kieszonkę, też żalibisty plon był z tego staw. Chyba tak zbytnio nie zobaczyłem, żeby to dawało, no ale chyba także też dawało miarę. Powiem tak, no zajebisty modzik. No i tutaj też dlatego może tak ten fajnie podpasował pod tym względem tych zbóż mistrzowskiego, że jednak no, tego owsa tam macie byśmy tyle nie zebrali, mi się zdaje, że 30 tysięcy litrów zebraliśmy przy domu. Na dachu zebraliśmy naprawdę później na kawał tego owsa, butonażu. Bo widzieliście, jak to się zbierało. Soi, no soi też ładnie zebraliśmy. Tutaj była soja, jak się nie mylę, tak. Tutaj była soja, też mieliśmy ładnie, bo mieliśmy dwa zestawy. Mieliśmy praktycznie trzy przyczepy pełne tego, tej soi. Więc naprawdę też zajebiście tutaj trafiło pod tym względem. No to znaczy trochę nakładki zrobić, no ale już wiecie, chcę jakoś tutaj to dociągnąć do końca. No i co tam, będziecie chać, jak chyba się zasypać od razu. Trzeba to chyba zrobić. Tak chyba. Wyłączamy. Podnosimy. I lecimy do Leona. Nie wiem, jak przed naszą osobę, bo tak mam trochę ciężko, musimy zasypać. No też 40 litry, to za dużo nam tutaj no, nie zyska pod tym względem. No i wisa rozlana, sklepy rozlewane, powiem szczerze, że u mnie teraz największy problem, jaki mam na gospodarstwie, to jest pojemność beczki. Pojemność beczki z tego względu, że ta beczka jest już za duża, za mała, proszę, za dużo. Może to by pasowało jeszcze, jest za mała. No i trzeba jakoś tutaj będzie jakąś antenę trochę zrobić. Podałem z sąsiadem właśnie co dzierżamy tamte pole właśnie to mieliśmy po ziemniakach. A tutaj biorę sobie i no i później wam szybę wybił. Cyk. Pyk, opuśćmy sobie. Nie walek. Dobra, czy ja zasypię tak, czy nie? Dole uno. Masz ten pas i zobaczymy, czy ten wszystko pójdzie w las. Dobra, poszło elegancko, dobra. Podnosimy. Guzima, nie myl guzików. Dobra. Cofamy, jedziemy jeszcze sobie, zasiejemy tam. Też nie, to mogę sobie dać. Jedziemy tak, znowu powiedzmy to zostało. A powiem tak, chciałem zrobić tutaj obornik. I szczerze, no nie udało się już robić nakładu obornika. Niestety, za dużego nakładu. I obornik tutaj po prostu nie był dany tak, jakbym to sobie oczekiwał. No ale nie jest tam źle. Dobra, trzeba tak zrobić. Nie takie nakładki trzeba porobić, ale wiecie, już lepiej nakład zrobić pod tym względem. No później, a nie to. Nakład zrobić, mieć spokój. Czy jeszcze muszę cofnąć? Dobra, cofnąć. Opuścić. Tójka Inzida. I oczywiście zamknę sobie jeszcze drzwi. I tak to sobie można teraz, proszę Państwa, siać. No trochę może gęsi to będzie posiane, ale tyle to tam nie ma co płakać. Gęsi może będzie lepiej, nie wiem jaki będzie teraz wysiew. No ale teraz patrzę na te żyto. Jeśli mi się udało jak w tym roku, no to będziemy mieli no dość sporą chyba pieniędzy na koncie na pewno do te żyto, bo one nam dość dobrze oddało w tym roku.
Jest kwestia tego, jaka pogoda będzie. Jeśli będzie przykropnie, da się tego na obozu, da się, czy tam gnojowicy, w zależności. No to myślę, że ten plan powinien być wskazany od pogody. Jak i życie realne. To jest fajne, bo to wskazane jest jak życie realne. Jak jest pogoda, to jest pięknie. Dlatego też tutaj nie chcę ryzykować. Bo wiadomo, życie realne się siać można zboża. Ale tutaj też się boję, że mógłby ten mod tak działać, że nie można byłoby siać zboża właśnie. No musiałbym później jakoś cudować, kombinować. Tego bym raczej nie chciał. Bo może bym się... Znaczy nie mógłbym powołać, bo za mało by było. Więc wolę nie ryzykować, wolę nie powołać zbóż. Chociaż ogólnie tak praktycznie z tego wychodzę. Z tego względu, że to tak... mam ten mod, powiem, nie chyba mam mod, który przecież można było działowanie. No i tam wiecie, no na jakiś czas wałuję, ale teraz praktycznie wcale. Jak się tam czasem sobie wałuję, a co nie, to po prostu nie wałuję. No wiadomo, nie będę wałował, jeśli będzie wam się zbliżać leśnie, to nie będę wałował. Będę ziemi zbytnio też nie ubić. A tak, no to wiecie, wałuję mnie będzie suko. A jeżeli że paki były wysiane, było mokro, teraz to prawdopodobnie też będzie mokro, no to po co mam wałować i paliwo palić? Potrzebnie. Powinno mi tak sobie odczytywać tutaj ten mod, a może tak odczytuję, nie wiem. Ciężko mi tutaj stwierdzić. Chyba cyk. Ale nie mam się kończyć, trzeba nie podjechać na ZPN. No ale on się tam podjedzie momentalnie. No jednak już... mężczyzn teraz jechać, trzeba długo jeździć. Prosić o to, żeby przyjechał i wziął. Nie zawiózł po paliwo czy po cokolwiek, tylko sobie posiadam i to wszystko, tak? Tutaj już mam zajebiście do kobiety podjechać. Jeśli mam czym, no to już po prostu już mam tą wygodę. Mówię, ale co? Ten ziemnik jest petarda. Z tym broną aktywną to coś tak fajnie zgrywamy. Tak mi się podoba, bo to jest katastrofa. Podnosić się późno, podnosić. Opuszczać się z kolei obniża pierwszy. I tak zaciąga, i tak pani zaciąga te zboże. Coś pięknego. Myślę, że to paliwo to powinno mi starczyć chyba raczej do zasiania tutaj tego żyta. Mam taką cichą nadzieję, ale czy tak praktycznie będzie, to się okaże. No tutaj już mogę powiedzieć, najgorsze jest zrobione, tak? Najgorszy kawałek pola jest zrobiony, powinno mi raczej to stawić wszystko. Teraz mam praktycznie linii prostej, tak? Jedynie co tam będę miał, to będę miał jeszcze ten winkelek tam od strony łąki. Będę miał tylko tam i to tylko tyle. Taki najgorszy, a tak tam... Nie powinno być aż tak źle, proszę Państwa. Do obsiania. No tak, myślę, że z połowy pola już zasiedliśmy. Patrząc, chyba raczej tam będzie jakieś pół pola. My teraz będzie w linii prostej, to też będzie troszeczkę inaczej to szło. Lepiej się to będzie uprawiało, lepiej mi się siało to wszystko. No i aby tak fajnie wszystko szło, żadnej awarii, żeby nie było. No i będzie elegancko. Zitek, Zitek tutaj na wzierżawę teraz. Wiecie, on tutaj Zitek tutaj właśnie dawne pole miał, ten przy chałupie, no powiedział, że ma taki ten pole tutaj ma takie pokręcone, ma takie liche, miał te ziemniaki tutaj, ale powiedział, że on już taki starszy jest, ten nie pewnie likwidował, jeśli nie wiem, to przyjdzie na opasy. I tego pola aż takiej dużo ilości nie będzie potrzebował, więc to jedno pole mi oddał. Ma tu zaraz za szosą, lepsze kawałki, pościejsze, tu się tylko będę nerwował i dlatego tutaj zwierzak właśnie udał. No ogólnie tutaj to jest specyficzne kawałki są, nie powiem. Tutaj, żeby tak naprawdę pasowały te działki,
To wam zaraz pokażę, żebym szczerze, jak opatrzyłem, mogę tak nie kończyć, żebym w ogóle jakieś pasowne były. Tutaj nie patrzcie, bo na gnojnicę wywoziłem. Widzę, że wapna gała jakby brakuje, ale tam tyle to nie będę jeździł. Żeby było jakoś fajnie, mądrze to zrobione. Patrzcie, to powinno być tak. Robione, żebyśmy mieli jeszcze tą łąkę i dopiero jakoś to orać. Miałem możliwe, bo tak to nie ma sensu. Albo po prostu mieć tam tą działkę, żeby to po prostu jakoś wyrównać tą międzę i to wszystko. Dobra, dzisiejszy mój odcinek byłby to na tyle. Jeśli tak jeszcze nie mam się spodobał, to szybko próbuję komentarz. Dzięki za uwagę. No, to mam tu następnego odcinka. Na razie. Cześć.